Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Druidem na Battle.net. I to będzie jeden z skończących odcinków tej serii, poprzedni też taki był. No i w tym odcinku bal na koszmarze, zobaczymy jak tym razem na koszmarze sobie poradzimy. I sprawdzamy, pyk, pyk, nie powinno być aż tak bardzo trudno, to koszmar. Też szybko przyjdziemy. Koszmar też nie był trudny. Zobaczymy, jak szybko bossów pokonamy. A, ładnie, no. Więc przechodzimy więcej bossów niż na normalu. Na normalu, jak przychodziliśmy, nie mieliśmy ani jednego bossa. Tutaj mamy troszkę więcej, ale też szybko przyjdziemy. Jeśli nie będą mieli takich niewrażliwości, które są dla nas trudne, to damy radę ich bardzo szybko pokonać. Te czarne dusze to wtedy nam nie dawały spokoju, teraz to nam nie ma problemu. Najemnik zbił już? Nie, jeszcze nie. Powinien kogoś zbić. Ale mamy na razie to, więc nie zbije. A żeby nie padł, żeby mu HP nie spadało, to przed balem może kogoś pokonać. Proszę, poziom trzeci. I szukamy przejście do poziomu czwartego, więc tronu zniszczenia. Najemnik, bij kogoś, żebyś miał buffa. 812. Powinien mieć 10 tysięcy. Aż tak mu spadło to wszystko. Proszę, jest szybko. O, tu nie ma bossa. Szybko jest już tron zniszczenia, jak widzicie. Czy najemnik ma 812? To się nie psuje. Wrócimy do miasta. Klątwę zniesiemy i zobaczymy, ile ma naprawdę. 2700, a nie pokonam nikogo, żeby mieć buffa. A na helu pokonywał. Dziwne to. Tu też na nic nie zważamy, idziemy szybko do ataku. Padną wkrótce wszyscy tutaj będący. Łącznie później z Balem i jego sługusami. A tu możemy przelecieć, chyba że właśnie zimno, to go bijemy. Pięknie, czysto. O, mędrze coś nam pada, dziwnie. Nie jest aż taki trudny poziom trudności. Wszystko na full, tak jak i na helu. Żadnych fenomenów nie ma. 2700 najemnik, gdzie twoje 9000? Nie wiem, gdzie najemnika 9000, czy tam 10 nawet, ale dziwne. Ale ma tyle i może coś uda nam się zrobić. To nam coś przynajmniej robią. Padli, czyścimy. Jest tu coś? Na dole coś jest, bo rycerz zapomnienia. I kolejny rycerz zapomnienia. Padł, kolejny rycerz zapomnienia. Padł, najemnik. Nadal ma te 2700, ja nie wiem. Na helu miał te 10 tysięcy, a tutaj nie wiem, co się z nim stało po prostu. Polenzo niszczyciel bardzo szybko padnie. Czasami coś fajnego. Krysz czy Kirys? Kirys, o to lepiej. Lepiej, że wypada Kirys, czuję się wtedy lepiej. Czekamy na wszystkich. Jak tu będzie to wyglądało? Archmielcz przeklęty też ładnie padnie. Palenie many nawet mają. Jednak ta trucizna coś tu robi. Dwie miksturki zażyjemy. Życie, manę. Jeszcze jedną miksturkę i życie. Rada też bez problemu na helu. Oj, znaczy nie na helu. Na koszmarze. Proszę, postoimy sobie, w końcu padną. Najemnikowi nawet HP nie spadnie. Proszę bardzo, wszyscy padli równo. AP mogę sobie wziąć. I teraz właśnie kolejny boss, a mianowicie Wętar Wyklęty lub Zatruwacz Duszy. Zawsze mi się myli, gdzie który jest. Pan Jadu i inni. Pyk, pyk, pyk. Padli, dobra. Nic fajnego nie wypadło.
Słoniki też, jak na Helu nie były trudne, to i tu nie będą trudne. I czekamy na słoniki. Jednak tą trąbką bym pojechał. Coś nam robią nawet. O. No i idziemy na bala. Na bala, na koszmar. Bez żadnych powrotów. Szybko go zbijemy. Dla bezpieczeństwa zbroja cyklonu. Pokażcie nam tego bala. To tak, żeby mnie jakoś nie atakował specjalnie. Ładnie w niego wchodzi armada trąbek. Zaraz padnie. Proszę bardzo. Padł. Ekspresowo. Nie wiem czy tak, ale tak bardzo szybciej niż na normalu, ale jednak coś takiego było. I patrzymy co z niego wypadło. Zbroja karecenowa. Sprawdzimy. Naga bojowy miecz. Naga się nawet nie przyda. No co tu jest? O. Zbroja karecenowa. No sprawdzimy, no sprawdzimy. Karecenowa zbroja. Identyfikacja przedmiotów u Dekarda Kane'a. Dekardzie Kane. Musisz zidentyfikować ten przedmiot. Zamraża cel. Spowolnienie 20, 22 poziom, ale siły 165. 22 poziom, 165. Czy to tak dużo, czy tak mało? Ciężko powiedzieć. Mgnienie chaosu. Zbroja karacenowa. Odporność na zimno 30. Możemy jakieś postaci przekazać, na przykład nekromancie? Tak, ta obrona nie jest na tyle znacząca, więc możemy ją przekazać nekromancie. Bal szybko poszedł, jeszcze szybciej niż na normalu, chcę wam powiedzieć. No i dobrze, w następnym odcinku przejdziemy sobie bala na Helu i jeszcze w następnym krowi poziom. Więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!